posługi ministrantów związane z odczytaniem Ewangelii. Aklamacja tuż przed Ewangelią Alleluja, a w Wielkim Poście chwała Tobie jest początkiem posługi ministrantów związanej z odczytaniem Ewangelii. Tryferariusz i nawikulariusz podchodzą do celebransa celem zasypania kadzielnicy. Ministranci światła ustawiają się w tym czasie za ołtarzem. Ministranci kadzidła po zasypaniu ustawiają się również za ołtarzem, tak aby wraz z celoferariuszami tworzyć czworobok. Kiedy kapłan dołącza do tego ustawienia, wszyscy wykonują uroczysty skłon w kierunku ołtarza. Następnie wszyscy udają się w stronę ambony. Tam ministranci światła ustawiają się z przodu po obu stronach lektorium. Turyferariusz i nawikulariusz ustawiają się za amboną. Na ambonie kapłan otwiera księgę, po czym mówi: Pan z wami. Lud wówczas odpowiada: i z duchem twoim. Następnie kapłan dodaje słowa Ewangelii według świętego i w tym miejscu podaje odpowiednie imię ewangelisty, czyniąc przy tym wielkim palcem znak krzyża na księdze, na swym czole, ustach i piersiach. To samo czynią wszyscy inni. Lud wypowiada wówczas aklamację. Chwała Tobie, Panie! Ministrant kadzidła podaje trybularz. Następnie kapłan okadza księgę. Potem ministrant odbiera kadzielnicę i usuwa się na bok, aby dym kadzidła nie przeszkadzał w czytaniu. Kapłan wygłasza Ewangelię. Na koniec zaś dodaje aklamację: Oto słowo Pańskie. Lud zaś odpowiada: Chwała Tobie, Chryste. Po tej aklamacji kapłan całuje księgę. Ministranci światła i kadzidła wracają do zakrystii w układzie czworoboku. Jeżeli przechodzą przez środek prezbiterium, czynią skłon w stronę ołtarza. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak powinny wyglądać płynne posługi ministrantów związane z odczytaniem Ewangelii.